Hej, cześć, witajcie, z tej strony Lakemer. Na wstępie chciałbym was przeprosić, ponieważ ten materiał, następny i następny materiał, czyli łącznie trzy materiały, będą okraszone tylko dźwiękiem z gry. Poza tym oczywiście pierwszym odcinkiem, który teraz oglądacie. A czemuż to? Na Facebooku jakiś czas temu pisałem, że miałem pewien problem, tak? Gdy nagrywałem Wiedźmina, po prostu on mi się skraszował, wywaliło mi grę, komputer zawiesiło i nagranie z OBS-a poszło w świat, z Audacity plik jakoś tam się zachował. Ale co się stało? To się stało, że nagranie właśnie do tego filmu i dwóch następnych odcinków po prostu mi gdzieś wsiąknęło, tak? Nie wiem, co się z tym stało. Tak więc za to was przepraszam. Ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ponieważ naprawiłem już problemy z przycinkami w grze. Już wiem, czym to było spowodowane. I to naprawiłem. Co ciekawe, nawet zwiększając jakość grafiki. Tak więc to jak najbardziej na plus. Co jeszcze chciałbym powiedzieć, to, że odcinki postaram się wrzucać codziennie, mam nadzieję, że się uda. Staram się bardzo dużo rzeczy nagrywać, mimo że na początku miało być to gameplay, a zaczęło się to przeradzać w let's play. Po prostu jak gram, wszystko jak leci, nagrywam, tak zresztą sami widzicie. No i tak, to co tu zobaczycie, to będzie wszystko wrzucone jednego dnia, czyli trzy odcinki będziecie mieli jednego dnia. Będzie to około godziny z hakiem, tak? Mam nadzieję, że was to zadowoli. Ten materiał powinien mieć coś około 40 minut, plus dwa następne jakieś tam krótsze. Dodatkowo jeszcze dodam, że ten fragment, który tu widzicie, no niestety, ale on też poszedł właśnie w świat. Mianowicie chodzi mi o to, że wtedy jak mi wykraszowało grę razem z materiałem, musiałem się cofnąć z save'em, tak? No i niestety musiałem się cofnąć z save'em do tego momentu, który tutaj widzicie. Jak nie wcześniej, musiałem całe te lokacje przejść od początku, plus questy poboczne, które tam po drodze zahaczyłem. I trochę mi się zmienił ekwipunek, ale to już zobaczycie w czwartym materiale, czyli jeżeli tego dnia będziecie mieli trzy materiały, to następnego dnia już będzie wszystko na bieżąco jechane do przodu. I tak mniej więcej to wygląda. Tak więc cóż, dzięki wam za uwagę. Mam nadzieję, że jakoś mi to wybaczycie. Ja sam miałem z tym niemały problem. A wam dziękuję jeszcze raz za to, że nie narzekacie. Tak więc słuchajcie, miłego oglądania życzę. Wygląda trochę jak tamten filar od projekcji Elfiego Maga. Potwora morskiego? Nie, Ciri nazwała tak swoją klacz. Podobno potrafiła galopować jak demon. Rzeczywiście dobre imię dla konia. To co, szukamy?
Gwella Glan. Morski potwór. Wygląda trochę jak Kejran. Geralt, co to jest? Zabezpieczenie. Szlak. Dawno temu jeden Doppler zmienił się we mnie na próbę. No i co? Nie spodobało mi się. Dopplery są poczciwe z natury. Wizerunek myśliwskiego psa nie ma nic wspólnego z Kelpi. Musisz zawsze wszystkiego dotykać? Geralt? Wszystko w porządku? Powiedzmy. Rysunek konia. To pewnie wskazówka dla Ciri.
Kelpie. Rysunek konia? Prawie taki sam jak poprzedni. No to zobaczmy. Geralt? Nie wiem co zrobiłeś, ale zadziałało. Wracaj tu. Zobacz, otwierają się. Chodźmy. No tak, już wiem, co wypaczyło mój teleport. To ten portal. A, to dlatego wylądowałem w gnieździe utopców. Cieszę się, że w ogóle wyszedłeś z niego w jednym kawałku. A potem wszyscy się dziwią, że nie lubię teleportów. Idziemy. To na pewno bezpieczne? Musi być, skoro elfi czarodziej przygotował to przejście dla Ciri. No chodź! Strasznie tu spokojnie. To źle? Coś jakby ciszę przed burzą. Że sobie poradzimy. To? Następnym razem mnie uprzedź. Nie powinieneś lekceważyć mojej intuicji, Wiedźminie.
Na przykład co do ciebie mam bardzo dobre przeczucia w różnych kwestiach. Zależy od niej. A wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Co ona powie, jak teraz wygląda? Nie. Przepraszam za konieczność. Czasami zapominam, że nie znamy się na tyle, żeby rozmawiać o sprawach osobistych. No pięknie. No, znowu masz jakieś przeczucia? Żebyś wiedział. Tam jest teleport. Aktywujmy go szybko, bo mam wrażenie, że zaraz wyleci na nas następny golem. Kolejny symbol jaskółki. No, udało się. Chodźmy. Patrz, jesteśmy po drugiej stronie mostu. To tu widzieliśmy dziki gon. Świetnie. Teraz są daleko przed nami. Chodźmy. To na pewno robota dzikiego gonu. Skoro zniszczyli strażników, to zdecydowanie nie przyszedł Elfa z towarzyską wizytą. A miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? Zamrozili je, zanim zdążył ich zaatakować. Saise, Zabar Duan, Nirin Niamar, Khan.
Co się dzieje? Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy. Tylko mi tu nie mdlej. Teraz, kiedy mnie tak ściskasz, nigdy w życiu. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem, wiem. Musimy iść. Zablokowali przejście. Może spróbuję. Zostaw to mnie. Chodźmy. Może jeszcze ich dopadniemy. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Czeka na nas. Uparty jesteś, Dwan. Geralt, pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić. Jarmę. Ciekawe, ile wytrzymasz. Come on!
niepotrzebny. Teraz rozejrzyjmy się. To mi wygląda na laboratorium Elfa. Patrz, Elf chyba zostawił dla Ciri jeszcze jedną wiadomość. Dobrze, zobaczmy tę wiadomość. Zirae, to miejsce nie jest już bezpieczne. Nie zostawaj tu zbyt długo. Nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się wiedźm z krzywuchowych moczarów. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio, niewiele nam to daje. Psia krew. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki Gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o Elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał, podróżowali razem. Ciekawe, czemu się rozdzielili? Może tak było bezpieczniej, skoro elfiego czarodzieja ściga dziki Gon. Wiedźmy z krzywuchowych bagien. Z krzywuchowych moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale ja przecież nic... Dlaczego nie powiedziałaś nic wcześniej? Przecież ci wspomniałem, że Ciri zadarła z jakąś czarownicą. Nie wiedziałam, że chodzi właśnie o nie. Zresztą, gdybym ci o nich opowiedziała, od razu byś tam popędził. A przecież musieliśmy najpierw sprawdzić, czy Ciri nie ma tutaj, prawda? Ale teraz oczywiście wszystko ci powiem. Teraz, kiedy przeprowadziłem cię bezpiecznie przez jaskinię? Nie mogę uwierzyć, że tak źle o mnie myślisz. Ty chyba naprawdę masz jakiś uraz do czarodziejek. I nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajania starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz Ciri. No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Dobry pomysł. Po co tu w ogóle przyszliśmy? Tajemniczy mak zielarz.
Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. Musiał sam spalić te notatki. Dziki Gon nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. Dziwny medalion drga, a przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? To iluzja. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. To? Czyli co? Oko Nehalem służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No, i za każdym razem będzie ci o mnie przypominało. Dzięki. Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. Czujesz od lewej jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. No to chodźmy stąd wreszcie. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę. Pomożesz mi? Tak, pomogę. No to świetnie. Chodźmy. Dwella Glam! Na pewno coś tam znajdziemy.